Maciek, plan wykonany, jedziemy do Nysy, ale drużynę trzeba pochwalić, był to mimo krótkiego meczu dobry mecz w naszym wykonaniu. Zdecydowanie trzeba drużynę pochwalić, bo już w szatni rozmawialiśmy o tym, że to jest mecz, w którym chcemy być agresywnie nastawieni mentalnie i od samego początku pokazać, kto jest liderem w tym meczu i kto ma zwyciężyć w tym meczu. I jak widać było przebiegu tego meczu, po prostu pokazaliśmy to, bo każdego seta zaczynaliśmy agresywnie w zagrywce, w bloku. Zaczynamy od 6-0, 8-2 i to wszystko się przekładało na spokojniejszą, dalszą fazę setów. Dzisiaj Julita Piasecka dostała swoją szansę od pierwszego gwizdka i wydaje się, że ją całkiem nieźle wykorzystała. Tak, jesteśmy zadowoleni z postawy Julity, jak i całego zespołu. Bardzo dobrze w ataku, popełniliśmy bardzo mało błędów w przyjęciu, bo graliśmy agresywnie zagrywką i blokiem i chyba to jest nasz styl gry, który chcemy kontynuować. Julita weszła w spotkanie, pokazała, że spokojnie może grać w pierwszej szóstce i jest na to gotowa. Teraz przed nami znacznie trudniejszy sprawdzian, bo jeden z tych, które będą później decydować o układzie tabeli, wyjazd do Szczecina na mecz z Chemikiem. Czy już jesteście mocno przygotowani pod to spotkanie? Jest, jako sztab już zaczynamy się przygotowywać i wiemy sporo o tym zespole. Na pewno od jutra już trenujemy i spokojnie zaczniemy dawać te informacje zespołowi. Wiem, że jest to ważny mecz, wiem, że chcemy tam pojechać i też zwyciężyć, bo jesteśmy niepokonani w tej lidze i chcemy to utrzymać. Juli, plan wykonany. Dostałaś dzisiaj swoją szansę. Jak ci się grało? Dobrze. Jest to ciężkie pytanie ogólnie, ale no dobrze mi się grało. Tam początek był dla mnie troszeczkę stresujący, ale już później było lepiej i się cieszę, że jakoś tam mentalnie z tego wyszłam. Cały zespół dzisiaj zagrał dobre spotkanie. Chcieliśmy to rozwiązać w trzech setach. Poszło całkiem gładko. Tak, no na pewno nam dużo pomogła ta zagrywka i dzięki temu po prostu łatwiej nam było taktycznie do tego wszystkiego podejść. No i wydaje mi się, że dobrze po prostu właśnie, tak jak mówisz, zagrałyśmy. To najważniejsze. Teraz przed nami trochę trudniejsze spotkanie, bo spotkanie z Chemikiem w Szczecinie. Już się do tego spotkania nastawiacie mentalnie teraz? No tak, no już to się skończyło, więc teraz skupiamy się na pewno na następnym naszym meczu. No jutro już trenujemy, więc od jutra założenia, jeśli chodzi o Chemik.